Salam alejkum, moi drodzy. Witam was wszystkich. Crusader Kings 2. Z wielkiego kosmosu przechodzimy na gruntowną ziemię. I z wielkich podbojów międzyukładowych, międzygalaktycznych wojaży oraz z wyzyskiwania kosmicznych robotników i purge'owania, jakby to powiedział Arthas, kosmicznych śmieci, przechodzimy na nieco bardziej drastyczne metody. Otóż przechodzimy na największy cmentarz w historii naszego Układu Słonecznego, najprawdopodobniej w historii naszej galaktyki, w którym lokalny lud bije się ze sobą od nie wiadomo kiedy i wszystko, co go łączy, może go również też podzielić. Religia niby łączy, ale nie katolików i muzułmanów. Niby kultura łączy, ale spróbujcie to powiedzieć temu sąsiadowi tam za oknem. No, jak wszyscy dobrze widzicie, niby też król może zjednoczyć, ale wystarczy, że się pojawi uzurpator. No i się nic nie łączy. Po prostu my, jako ludzie, mamy wrodzony talent do napierdalania się. Moi drodzy, witam was w Crusader Kings 2, grze o intrygach, małżeństwach, wojnach oraz dobrobycie. Moi drodzy, zagramy sobie tę serię wyjątkowo. Pamiętacie może taką serię Dżihad, Kroniki Abdula? Robiłem taką serię właśnie na Mountain Blade Warband, na modach. Zatem powiedzmy, że będzie to coś podobnego. Gdyż odejdźmy wreszcie od tej sztampy, jaką są katolicy tam poganie polscy, tam nie wiem, Bizancjum jako ortodoksi, tam wiecie, te takie nomady i tak dalej. Zejdźmy nieco niżej. Rzadko się chyba zdarza, żeby ktoś grał muzułmanami. Bo zazwyczaj się nimi nie gra, bo nie. A ja uznałem, że a czemu by nie zagrać? Nigdy jeszcze nie grałem muzułmanem. Nigdy jeszcze nie grałem w ogóle osobną mechaniką, którą tutaj widzicie, osobniką mechaniką ustrojów. Grałem feudalem, grałem tribalem, grałem nomadem, ale nigdy jeszcze nie grałem. O, tu jeszcze nawet monastic feudal jest, coś nowego, ale to chińskie, to tam walić. Nigdy jeszcze nie grałem ikta, czyli no tym islamskim systemem rządów. Myślę, że będzie to całkiem przyjemne i tutaj widzimy, że mapa się zbugowała, tutaj jakieś profki nie weszły, ale trudno. I tak, zagramy sobie właśnie muzułmanem, zagramy sobie emirem Husajnem z Sadidu, Emiratu Sadidów. O, nazwa od naszego tam domu, rodu, whatever. Jest tutaj tam cała mechanika dekadencji, weź to wyłącz. Jest tu cała ta mechanika dekadencji, jakiegoś tam dziwnej właśnie formy rządów, że tam nasz ród bardzo jest zaawansowany i tak dalej. Tutaj możecie sobie teraz spauzować i zobaczyć, co daje w ogóle Ikta. Ja tam sobie przeczytałem, ale oczywiście ja tego nie zapamiętam, dlatego będziemy się bawić na bieżąco. I jaki będzie cel tej gry? Otóż cel tej gry to będzie przede wszystkim wyzwolić się spod jarzma sułtana Abd al-Rahmana. I stworzyć niezależny emirat, znaczy tam, nie. Emirat to jest księstwo, a królestwo to jest sułtanat, tak. Zatem wyzwolić się od sułtana, zrobić tutaj niepodległe, tak jakby, niepodległy tam sułtanat właśnie Nawary, bo do Nawary chyba będzie tam najbliżej. I tutaj przejąć tutaj te wybrzeże i może tutaj te Walencje i tutaj zrobić taki właśnie sułtanat właśnie Aragonu. No Hiszpanii to raczej nie uda nam się stworzyć, chociaż może. Może potem dalekosiężny będzie Hiszpan. No i oczywiście obronić się przed tymi tutaj ludźmi, tymi katolikami. Niekoniecznie musimy day one wypowiadać wojnę o niepodległość. Możemy też jakoś, nie wiem, uzurpować sobie prawo i przejąć władzę w sułtanacie. Tak też może być. Zobaczymy. Nigdy jeszcze nie grałem, tak jak mówiłem, muzułmanem. Dlatego będzie to niezwykła przygoda dla mnie i mam nadzieję, że też dla was. A jeżeli już mowa o wspaniałej zabawie, to zapraszam was na Discorda społeczności, na Discorda rodaczany,
którego link macie w opisie. Bawimy się tam przezabawnie. Może nie ma tam jakiegoś wielkiego ruchu, ale jest bardzo kameralnie, wszyscy sobie dobrze żyją i jest bardzo przyjemnie. Wysyłamy sobie quality memeski, dyskutujemy o fajnych animu, a przynajmniej ci wszyscy oprócz mnie dyskutują o fajnych animu, bo ja się na animu nie znam. Ale tak, i są porady porady i prośby o pomoc w kwestii właśnie gier paradoksowych, zatem naprawdę zapraszam. Link w opisie, tak samo jak w opisie był nad opisem, jest taki magiczny guzik, łapeczkę w górę i subskrypcja, rzadko to mówię, ale po prostu muszę. Jako już jest pierwszy odcinek, no to sobie pozwolę, dobrze? Dobrze. Okej, 5 minut, czy tam 6 takiego wstępu za nami, świetnie. Dobrze, zatem zacznijmy może w końcu grać. Zacznijmy może właśnie od tego, kim jesteśmy. Emir Hussein jest chciwym klerkiem, chciwym urzędnikiem. No spoko, będzie umiał hajs jakoś tutaj robić. Jest nawet, ma całkiem niezłe te statystyki, ale dyplomatycznie to on leży bardzo. Jest cierpliwy, jest erudytą, czyli jest bardzo dobrze wykształcony. Jest kłamliwy i jest pracowity, zatem takie całkiem niezłe te statystyki jak na start, całkiem nieźle. Nasza żona jest kim? O, nasza żona jest urodzoną dyplomatką, no to fajnie, Emira Ayab. No te statystyki żony to się nie będziemy przyglądać i mamy syna, który nam się właśnie chyba urodził. Tak, dokładnie, właśnie się tego dnia urodził. Saad ibn Hussein. No dobra, zatem on nas nie lubi już z miejsca, ciekawe czemu. No i on na razie nie ma statystyk, ale dobra, mamy syna, zatem mamy coś zagwarantowane. I teraz tak, popatrzmy sobie na formę rządów. Absolutny emirat, open, nie ma żadnych pretenderów ani nic, dobra, super. Tutaj nic nie mogę zmieniać, obligacji też nie mogę zmieniać i rady też nie mogę zmieniać. No dobra, no to popatrzmy sobie na tę radę. Wielkim wezyrem jest jakiś szejk Kulema. No i mam tutaj lepszego ziomeczka od niego, ale on jest powerful vassal, to ja może bym go zostawił, bo on czym tutaj zarządza? On tym zarządza. Tą jedną profką, no ale ta jedna profka to jednak da dużo. Okej, my wyglądamy tak. Ogólnie to mapa polityczna wygląda tak, ale jeżeli sobie klikniemy pstryk kontrolem, no to wyskakuje nam, że ten kraj się dzieli na taki właśnie zbiór właśnie tych emiratów arabskich. Dlatego tak, my jesteśmy tym ziomeczkiem, czyli pod względem powierzchniowym jest naprawdę dobrze, pod względem ekonomicznym już trochę słabiej, bo te ziemie są nieco gorzej zurbanizowane i tak dalej, ale nie ma aż tak źle. No i tak, jak sobie teraz klikniemy znowu, no to widzimy, że tutaj ta profka i ta profka nam wyskakuje, czyli te dwie profki są pod kontrolą moich wasali. Ale ja mam te cztery profki, zatem nie jest naprawdę źle, nie jest źle, ale dobra. Zatem tak, tych powerful vassal ja sobie zostawię, ale tych, którzy nie są powerful vassal i gówno mi mogą zrobić, to może spróbuję wymienić na lepszy model. Tego nie mogę, bo jest najlepszy, ok. Tego też nie mogę wymienić, bo jest najlepszy. I Grand Imman. Nie mogę zmienić Wielkiego Immana. Oho, no dobra. Dlaczego nie mogę? Emir Hussein. Jedno z nich musi być prawdziwe. Nie mogę praktycznie... Nie mogę publicznie praktykować islamu. I nie mogę być sunni. A, czyli jakbym był szyitą jakbym był, to bym mógł sobie zmienić Wielkiego Immana. No okej, no dobra, no to trudno. Nie mogę zmienić Wielkiego Immana. Już jakaś odmiana, bo nadwornego tam kapłana czy tam biskupa... to mogę sobie wymienić zawsze. No dobra, ciekawie. No to tak, jakaś ambicja by się przydała. Jakaś ambicja by się przydała i teraz tak. Zostać królem Nawary. To nie będzie takie łatwe, zważywszy na to, że mamy tutaj sułtana, a nie możemy sobie uzurpować tak, Kingdom of Nawara. Nie mogę uzurpować sobie tytułu, który jest wyższy od mojego, wyższy albo tej samej rangi co mojego overlorda, mojego liża. Więc to na razie nie. Acquire title. A to sobie, tak, to sobie wezmę. Przyjąć jakiś tytuł, bo jak widzicie tutaj ten Sassit Emirat, Emirat Zaragozy.
To jest tytularny tytuł, zatem on nie podlega pod żadne de jure ziemię. Ja chcę sobie stworzyć właśnie Emirat Aragonu, żeby tak wylegitymizować swoją obecność tutaj i swoją władzę tutaj. Tutaj potrzeba nam do tego Alto Aragonu. Znaczy nie potrzeba, ale będzie taniej. Sheikh Hakam z Nawary. Dobra, mordo, ty jesteś Beduinem, tak jak ja. Jesteś sunnitą, tak jak ja. Masz nawet syna, tak jak ja. No dobra, no to... Tutaj jakaś baronia. Tutaj jakiś katolik siedzi. O nie, tak być nie może. No dobra, no to ile masz wojsk, mordo? 500. Ja mam 1000. Dobra, no to niedługo ci wypowiemy wojnę. Ja sobie dam charakter focus, tak żeby był odpowiedni z moim typem człowieka. Ja sobie może dam... Dam sobie chyba biznes, bo skoro jestem tym klerkiem, to tak... No dobra, niech będzie biznes. Pieniądze muszą jakoś lecieć. I moim naczelnym tam medykiem to będzie Hafiz, on ma fajne rzeczy. A moim regentem będzie moja żona. To nie jest moja żona. Tu jest moja żona, Ayab. Dobrze, i teraz tak, moja rada jest spoko. Właśnie, czy ja należę do... Nie należę do rady mojego władcy. Szkoda, mógłbym być na przykład jakimś, nie wiem, wezyrem wielkim. Chociaż nie, wezyr to jest dyplomata. Immanem mógłbym być. No dobra, przydzielmy im może jakieś tutaj role. Dobra, ty tutaj to rób, to spoko. Ty możesz train troops, to bardzo mi się przyda. I teraz tak. Administrate realm. I co to daje? Domena jest improved. To wiesz co, to może lepiej ekonomię tutaj rozwijaj. Ty tutaj knuj, tak? Ty nie hantuj apostatów. Research pro, tak, no oczywiście. Musimy przecież nawrócić te wszystkie ziemie, bo one są pod władzą sunnita, muzułmaństwa, islamu. Ale no tutaj ludność ciągle wierzy w... ciągle jest katolicka, zatem no wiadomo. No dobra, no to tyle, puśćmy wreszcie grę i lecimy, zobaczymy. Tutaj jak widzicie mamy Dynastic Decadence, czyli no kolejna statystyka nam się tutaj dopasowuje. Has declared a mad holy war on or Galicia. Okej, czyli od razu z buta wypowiadamy wojnę o Galicję, czyli o to. No to ciekawe, czy ta Asturia sobie poradzi. Ja tam nie będę dodatkowych sił przeprowadzał, bo i po co. Ale widzę, że tutaj, no, krzyżowcy już tutaj... Krzyżowcy, no to rekonkwiści, co nie? Nie powiedziałbym, że Hiszpanie, bo to są jeszcze Wizygoci, ale no... Iberyjczycy. Czego ty chcesz? Chcę mi zaproponować rangę mistrza szpiegów. O, a chętnie, to jest bardzo przyjemna. Bardzo przyjemna funkcja. O, i moja ambicja została spełniona. Otrzymałem tytuł. Myślałem, że tu chodzi o bardziej tytuł właśnie taki ziemski, ale w sensie lenny, ale no tak też może być. O, i bardzo fajnie. O, ja już lubię mojego sułtana. On mi przydzielił tutaj tego ziomeczka, który zarządzał tą czyli tą, jak to się mówi, no Barceloną, tutaj tym wybrzeżem on zarządzał i dał mi go w władanie, tak jakby, super sprawa, będzie mi podatki odprowadzał. Dobrze, zatem weźmy sobie kolejno, ja chciałem ich podbić początkowo, ale dobra, widzę, że już nie muszę. Zatem tak, kolejną ambicją będzie... kolejną ambicją będzie ta kamerka. A dobra, nie, niech se będzie. Jest bardzo biało, ale to dlatego, że słońce wyszło. Moment. Profesjonalny youtuber. Bardzo profesjonalnie ulepsza wszystko na żywo. Dobra, zatem... Wychować potomka, czy może zyskać przyjaciela, albo jakiś skarb zyskać. Albo po prostu hajs. Myślę, że hajs. Hajs będzie dobry. Dobra, i co mogę tutaj zrobić? Escort subject. See what option lie before you.
A, extort, a nie exort. Dobra. Czyli no mogę tam jakieś podatki pewnie im dopieprzyć, żeby więcej płacili, ale na razie tego nie róbmy, bo coś czuję, że mnie nie lubią, no właśnie. Myślę, że powinniśmy się najpierw polubić. O, ale on jest lepszym wojownikiem, byłby lepszym marszałem. A ten to już w ogóle. Sulejman. Dobra, no weźmy go sobie. On jest lepszy, no i od razu polepszyliśmy sobie relacje, super sprawa. O nie, dostałem sraczki. No, świetnie. Macie mnie wyleczyć, albo będzie bardzo źle. Ten mnie teraz nie lubi, bo go wykopałem, no ale no trudno, jak się zbuntuje, to go zdławię po prostu. Dostaję bóle pleców, świetnie. I gorączki jeszcze dostałem na dodatek, super, zaraz umrę. Zaraz umrę i ta gra się skończy, zanim się zaczęła. Co ja dostałem? Dyzenterię. Świetnie. Świetnie po prostu. As long as you know what you're doing. Ja nie chcę umierać. No i super. Zaraz umrę. Upadek Awarów. O kurde, co ta Serbia? Awarowie tutaj zdechli, bo Serbowie ich podpili. Nieźle. My investigation to the Romer alerts. Oho. No to trzeba będzie sobie wywalczyć drogę ucieczki. No dobra, nawet nie trzeba było. No i super, i umarłem. No to super. Umarłem na wychodku. No. Jak pewien inny ziomek z gry o tron. No dobra, no ale dobrze, że przynajmniej mamy Emira Sada. No ja na to wpływu nie miałem, tak? Ja na to wpływu nie miałem. Zatem nawet nie jestem zły na siebie, bo nic innego zrobić nie mogłem. Dobrze, no to mamy roczek. Mamy roczek. Może by sobie już fokus dać na, nie wiem, na Pride. No i dobrze, no musimy teraz poczekać, aż... frail? Nie, ja nie chcę być frail. Moje zdrowie... Aha, czyli mogę zostać w łóżku. A, to jest tylko 30% na to, że to dostanę, ale znając tę grę, to dostanę to. Albo 50% na no effect, a 50% szans na to, że stracę 2 punkty zdrowia. Nie wiem, ile mam punktów zdrowia, ale zgaduję, że jako roczne dziecko nie mam ich za dużo. No dobra, no to... No oczywiście. Ech, no trudno, będziemy szkapą. Będziemy chudą szkapą, tak jak ja. Chociaż ja już nie jestem aż taki chudy, mi się wydaje. No ale dobra, skoro nie możemy wypowiadać wojen jako dziecko, a nie, możemy. Tylko będzie to kosztować 2 piety miesięcznie. No to tak trochę przypał. Dobra, no to na razie nie, ale zbudujmy tutaj coś. Coś, co mi da na przykład piety, żebym mógł sobie to jakoś odbudować. Nic mi tutaj nie daje piety. No trudno. Tutaj, a nie, jest piety, ale to kosztuje 200, a tu 300, dobra. To zbudujmy może w Saraguzie Kasbah Town. Czyli małą wioskę wokół grodu, czy tam zamku. No, nie no, zamkiem raczej tego nazwać nie można, bo tutaj nawet murów nie ma. Dlatego no, wokół grodu. Tak, zbudujmy to. Będzie większy wpływ z podatków. Dobrze, zatem no, zobaczymy, czy Emir Sad przebije swoimi rządami ojca. No, może być ciężko, ale no, dam z siebie wszystko, moi drodzy. I na tyle to będzie w tym odcinku. Wiem, że on będzie krótszy, ale to jest pierwszy taki odcinek. No i przede wszystkim zmarł nam władca. Zatem myślę, że nie ma lepszej opcji, żeby teraz tutaj cokolwiek zrobić. Dlatego dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam was jeszcze raz na serwer Discord. Link macie w opisie. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i przede wszystkim komentowania tego odcinka. Zatem piszcie swoje propozycje, piszcie swoje jakieś dziwne rzeczy. Ja będę wszystko czytać.
Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Salejkum salam. Cześć.